każda strzelnica powinna być ogrodzona, powinna mieć kulochwyty, czyli takie wały ziemne. Jeżeli to jest obiekt zamknięty, no to też powinien mieć kulochwyt, czyli miejsce, w które będziemy trafiali, które przechwytuje pociski wystrzelone. Powinna mieć książkę strzelań, do której my się wpisujemy. Podajemy tam swoje dane personalne. Jeżeli to wszystko jest, no to mamy pewność, że jest to obiekt dopuszczony do strzelania. Na każdej strzelnicy też powinien być regulamin. Trzeba taki regulamin przeczytać, bo jest tam dokładnie określone, co można, a czego nie można robić podczas zajęć strzeleckich. Apteczka też powinna być na takim obiekcie odpowiednio wyposażona. Nie taka samochodowa, tylko taka, która zawiera rzeczy, które są przydatne podczas potencjalnego wypadku na strzelnicy. Bo instruktorem jestem od kilkunastu lat. Nigdy nie byłem świadkiem bezpośrednio wypadku, który byłby spowodowany postrzałem. Ale oczywiście słyszałem o takich przypadkach, gdzieś w Polsce było kilka. Oczywiście to zabezpieczenie jest. Ono powoduje, że gdyby, nie daj Boże, gdzieś tam się wydarzyło, no to oczywiście osoby, które są przeszkolone, będą wiedziały dokładnie, jak postąpić w takiej sytuacji. Uprawnienia prowadzącego strzelania. Ta osoba jest po kursie pierwszej pomocy dedykowanemu pod strzelectwo oraz oczywiście jest przeszkolona z prowadzenia samego strzelania. Powinna mieć uprawnienia prowadzącego strzelania z doświadczeniem w danej dziedzinie strzelania. Jak ocenić, czy taka osoba jest kompetentna? Po pierwsze, czy przestrzega zasad bezpieczeństwa. Jeżeli instruktor tych zasad bezpieczeństwa nie przestrzega, bo uważa się za profesjonalistę i profesjonalista, oczywiście w cudzysłowie mówiąc profesjonalista, nie musi przestrzegać tych przepisów, no to absolutnie do takiego instruktora omijamy go szerokim łukiem. Cztery podstawowe zasady bezpieczeństwa. Pierwsza zasada, no to jest traktuj każdą broń jak załadowaną i gotową do strzału. Druga rzecz, nigdy nie kieruj broni w kierunku obiektu, do którego nie chcesz oddać strzału. Trzecia zasada mówi, że jeżeli nie chcesz oddać strzału, to palec masz mieć wyraźnie poza językiem spustowym. No i ostatnia zasada, to upewnij się, co jest za tarczą, do której strzelasz. Tak? Tarcza jest tekturowa, jeżeli trafimy, kulka przejdzie i poleci dalej z równie dużą siłą, więc tam z tyłu też musi być kulochwyt, który ten pocisk przechwyci. Każdy powinien wykonywać wszystko na polecenie instruktora. Ja zawsze powtarzam na swoich zajęciach, że lepiej wykonać o jedną czynność mniej niż o jedną czynność za dużo. To zawsze pytajmy. Na strzelnicy nie ma głupich pytań. Fajnie, jakby te zajęcia były poprowadzone w sposób profesjonalny. Tak? Pierwsza rzecz, jaką instruktor powinien nam wyjaśnić, to pomimo, że my wcześniej się zapoznaliśmy i z regulaminem, i gdzieś tam poczytaliśmy o przepisach bezpieczeństwa, to powinien się upewnić, że na pewno rozumiemy każdy z tych punktów i będziemy wiedzieli, jak go przestrzegać. Druga rzecz, no to powinniśmy się zapoznać z budową i zasadą działania broni. Generalnie czy pistolet, czy karabin, czy strzelba, zasady są podobne. Każda broń ma język spustowy, gdzieś tam może mieć bezpiecznik, są przyrządy, muszka, szczerbinka, zrzut zamka, zrzut magazynka. Fajnie, jakby nam pokazał, żebyśmy wiedzieli, jak operować tą bronią, pistoletem, karabinem, w momencie, kiedy będziemy strzelali, żebyśmy nie kombinowali, ponieważ kombinowanie z naładowaną bronią no, może być też niebezpieczne. Instruktor nam objaśnia dane ćwiczenie, pokazuje, jak je wykonać. My wykonujemy w sposób no, w 100% bezpieczny, bo bronią rozładowaną. Jak już mamy pewność, że nie zaskoczy nas żadna czynność, którą mamy wykonać, no to wtedy oczywiście też pod nadzorem, po komendzie prowadzącego ładujemy i rozpoczynamy strzelanie zgodnie z opisanym ćwiczeniem. Na koniec fajnie, jak instruktor podsumuje całość, co zrobiliśmy, po co to zrobiliśmy, jakie to ma przełożenie na strzelanie sportowe czy obronne. No i po takim podsumowaniu myślę, że każdy będzie usatysfakcjonowany wizytą na strzelnicy. Uczymy się strzelać świadomie, efektywnie i bezpiecznie.